uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte, pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o powrocie Chrystusa do swojej miejscowości, do Nazaretu, do swojej rodziny, do współmieszkańców. I pierwsze, co na pewno dziwi nas wszystkich, albo zaskakuje, to jest to, że jego współmieszkańcy nie przyjęli go z entuzjazmem, że dziwili się jego mądrości, cudom, które dzieją się przez jego ręce. Pierwsza myśl, która pozwoli nam zrozumieć, jak to wygląda, dlaczego byli tacy zdziwieni, zaskoczeni, jest próba porównania. Jak spowiadałby się brat, siostra, na przykład moja, czy mój brat, czy moja mama u mnie, u kapłana? Czy byłoby łatwo? Zresztą każdy może wyobrazić sobie, jak wyglądałaby taka spowiedź u księdza, który pochodzi z mojego domu, z mojej rodziny, z mojej miejscowości. Są pewne naturalne opory, pewne naturalne problemy, trudności, żeby tak naprawdę otworzyć się przed takim człowiekiem. Przypominam sobie z jakimś rozrzewnieniem wykłady mojego profesora od psychologii, który opowiadał taką grę słów, pokazywał, jak to działa. Człowiek, który jest stąd, czyli po angielsku to man, człowiek stąd, no nie może być nikt wielki, bo jak się po polsku to słowo rozwinie, to nie brzmi ono bardzo ciekawie. Natomiast człowiek z daleka to jest człowiek hetman z daleka, to na pewno jest człowiek wielki, to jest inny, my go nie znamy, my nie wiemy, co w nim drzemie. Jest to tak prosto, tak śmiesznie opowiedziany pewien mechanizm psychologiczny, który tłumaczy, że nie do końca akceptujemy tych, których tu znamy, a przynajmniej, ponieważ nie wybijali się do tej pory, no to nie spodziewamy się znaleźć w nich niczego nadzwyczajnego. Z Jezusem chyba było podobnie. A nawet możemy powiedzieć, że na pewno było podobnie. Jezus przez 30 lat żył pośród swoich współmieszkańców, w swojej rodzinie, wśród Nazaretańczyków. Nie wykazywał żadnej większej mądrości. Nie pokazywał, że ma jakąś boską mądrość, prorocką mądrość. Żył jako prosty, cichy rzemieślnik, pracownik, towarzysz, zabaw, modlitw. Nie czynił też żadnych cudów. Gdyby było inaczej, oni nie dziwiliby się temu. Natomiast w piśmie czytamy, że dziwili się temu, skąd ta mądrość u niego, skąd te cuda przez jego ręce się takie dzieją, o których słyszymy, że dzieją się w Kafarną czy w innych miastach. Do tego stopnia byli tym porażeni, że rodzina posyła przedstawicieli, próbując zatrzymać Jezusa, bo mówią sobie, odszedł od zmysłów. Nie był taki, nigdy się takich rzeczy tutaj, takie rzeczy się nie działy. Czego się boimy? Boimy się rzeczy nadprzyrodzonych. Boimy się mądrości nieludzkiej, nadprzyrodzonej, prorockiej. Wtedy zaczynamy chodzić wokół tego człowieka ze zdziwieniem i myślimy, czy to czasem nie jest psychiczna choroba. Jeśli ktoś w naszym domu zaczyna się coraz więcej modlić, więcej, ponad plan, ponad standard, to zastanawiamy się, co się z nim dzieje. Jak ktoś zaczyna w piątek pościć o chlebie i wodzie, to myślimy, coś tu nie w porządku, coś tu jest nie tak, co on robi? Pamiętam świadectwo jednego nawróconego więźnia, który kiedy wyszedł z więzienia, kiedy przyszedł do domu i zupełnie się nawrócił, zaczął bardzo dużo rzeczy dobrych robić, to potem wypowiedział takie zdanie. Tak, oni chcieli, wszyscy w moim domu, moja żona, moja teściowa, dzieci, oni chcieli, żebym ja był lepszy, żebym był lepszy, czyli normalny, żebym był normalnym katolikiem, ale nie, żeby mu odbiło, czyli nie. Że chodzę teraz i ewangelizuję, że mówię więcej o Bogu, że daję potężne, mocne świadectwo. Nie, żeby mu odbiło. Kochani, w tej Ewangelii oprócz niedowiarstwa, zdziwienia i jakiegoś skandalu, który obserwujemy, jest jeszcze ukryta cudowna, dobra nowina. I to prawdziwa dobra nowina, która może wydarzyć się w każdym czasie i w każdym miejscu. Czy Jan Paweł II w wieku 8 czy 15 lat wyglądał już na papieża? Nie. I żaden święty nie wyglądał. Pośród nas żyje prorok. Jak mówi Bóg w pierwszym czytaniu, czy go będą słuchać, czy nie,
ważne jest, żeby wiedzieli, że pośród nich żyje moje błogosławieństwo, bo każdy prorok posłany przez Boga to jest dar i znak ogromnego Bożego zainteresowania, Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski, która jest pośród nas. Na odkrywanie tych proroków, a może też na odkrycie własnego powołania do bycia prorokiem, niech was Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.